Nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Dzisiaj na tapecie, jak pewnie zauważyliście, połykanie. Niby normalna, ludzka rzecz. Wydawałoby się, że skoro przełykamy około 1000 razy na dobę, to na pewno robimy to prawidłowo. No niestety, nie jest to takie proste i oczywiste. Zarówno dzieci, jak i dorośli nieświadomie połykają w zły, niefizjologiczny sposób. Proces połykania jest czynnością wielopoziomową. Do prawidłowego połykania niezbędna jest pozycja wertykalno-horyzontalna, odpowiednie prawidłowe oddychanie, a także funkcjonowanie układu nerwowego. Wyróżnia się dwa typy połykania. Pierwszy z nich to typ infantylny, zwany inaczej niemowlęcym. Jest on nieprawidłowy i należy uznać go za wadę konieczną do skorygowania. Polega na płaskim, niefizjologicznym ułożeniu języka na dnie jamy ustnej. Czubek języka znajduje się przy dolnych zębach, napierając na niej, co w konsekwencji może powodować wady zgryzu. Podczas całego aktu widoczne jest zaciskanie warg. Drugim jest połykanie typu dorosłego. Jest ono fizjologiczne, a więc poprawne. Czubek języka znajduje się na górze. Boki języka stykają się z dziąsłami i w ten sposób tworzy się coś swego rodzaju izolacji, uniemożliwiającej wydostanie się płynu, śliny bądź kęsa pokarmowego. Jak odróżnić prawidłowe połykanie od niemowlęcego? Podczas dojrzałego połykania śliny czy pokarmów czubek języka opiera się o podniebienie, dokładnie 5 mm za górnymi zębami. Język w sposób swobodny wykonuje ruchy pionowe, nie wychodząc przy tym z ust, ponieważ zęby są złączone. W przypadku połykania infantylnego język nie pionizuje się, a spoczywa na dnie jamy ustnej, wykonując jedynie ruchy poziome. Dochodzi wówczas do zupełnie odwrotnej sytuacji. Gdy pacjent chce połknąć ślinę, jego język wydostaje się przez zęby bądź mocno na nie napiera. Nieprawidłowe połykanie łatwo jest dostrzec, ponieważ mięśnie wokół ust pracują mocniej niż zwykle, intensywnie się spinając. Widzicie teraz kilka klasycznych przykładów przy próbie połykania. Oczywiście można prezentować typ połykania w nieco inny sposób niż ten zaprezentowany na zdjęciach. Przedstawione fotografie są poglądowe. Język napiera na zęby, a z racji tego, że jest on bardzo silnym mięśniem w ciele człowieka, ingeruje w rozstaw zębów, co w konsekwencji powoduje wadę zgryzu. Połykanie z językiem na dole. Na zdjęciu widać, że płyn przedostaje się przez zęby i wycieka przez jamę ustną. Połykanie z językiem między zębami. Wada zgryzu, murowana. Język podczas aktu połykania wysuwa się między zęby. Podczas połykania język wychodzi między zęby i sięga aż na dolną wargę. Ponadto podczas wykonywanych prób połykania bardzo często obserwuje się napięcie warki brody. Pacjent, chcąc za wszelką cenę utrzymać płyn w ustach, spina wargi, bo nie jest w stanie zrobić tego bez ich udziału. Klasycznym zjawiskiem występujących u dzieci jest także odchylenie głowy z jednoczesnym napięciem warg. Zaobserwowaliście coś podobnego u siebie bądź swojego dziecka? Nie zwlekajcie z wizytą u logopedy. To samo nie minie. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam na mojego bloga logopedycznego oraz stronę gabinetu. Linki znajdziecie w opisie filmu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie łapkę w górę pod tym materiałem. Do zobaczenia!